Siemanko, z tej strony Avengar, a to już będzie 13 odcinek naszej serii Let's Play Dark Souls 2. W poprzednim odcinku pokonaliśmy demona z kuźni, smelter demona, tak w angielskiej wersji językowej. I teraz co? Dostaliśmy złapy od tego cwela, ale to niewiele nam na szczęście zmienia. Zapomniałem w poprzednim odcinku pokazać wam duszę z demona z kuźni, czyli smelter demona właśnie. A dusza demona kuźni, który nawiedza zamek zatopiony w płynnym żelazie. Życie starego żelaznego króla zostało odebrane przez żelazo, któremu dano duszę. Czy ten metalowy gigant był tam od początku, czy to jednak wytwór próżności króla? No i użyj duszy tam, bla bla. A, czyli mamy tutaj wskazówkę, że nasz kochany Old Iron King został zabity przez właśnie smelter demona, którego zabiliśmy my. No, tutaj strzelamy do tego klada. Dalej nie mogę strzelić. Puf. Jestem gridem, ale... ale udało się. Generalnie walka z kladami wygląda tak, że powinniśmy bajtować jeden atak i kontratakować, natomiast no mamy dość... bym powiedział szybką broń, oni wykonują akurat jeden z wolniejszych ataków, więc zawsze spoko. Tam nie chcemy wpaść, gdyby ktoś pytał. Generalnie wygląda całkiem spoko. A jeżeli chodzi o to, dlaczego strzelałem do klada, ten klad stojący z tyłu rozpieprza chyba tą płytkę dokładnie, na której ja stoję teraz. No i po prostu później trzeba tu przeskakiwać, prawda, jest to dość upierdliwe, bo... można się przy tym łatwo zabić. Tu dostaliśmy już strzałkę. I teraz tak, tam widzicie mamy dwa klady. Więc przeciągamy sobie tą wajchę. Jeszcze raz. Aha, znowu. Wykonuje mi atak zamiast tego, co ja chcę. Może poczekamy. Niech on strzeli jeszcze raz. Ziomek, strzelaj. Dziękuję. Teraz pociągniemy wajchę. I zobaczcie, ta platforma nam teraz zjedzie. Dostaniemy inną platformę. Natomiast zrobimy to jeszcze raz. Ach, Jezu. Chyba sobie sprawię łuki strzały od następnego odcinka. Chociaż może wiecie co? Fuck this. Zrobimy to inaczej. Mianowicie zrobimy tak. Mało brakło. Na razie nie będziemy może zbierać tej duszy. Tylko pozabijamy tych cweli. Naciskając te płytki właśnie. Jak jestem głupi. Okej. Napijemy się dwa razy Estusa. Tutaj ominiemy ten ogień. I tutaj dopiero po zrzuceniu tej platformy tak naprawdę możemy wejść po tej drabinie. Tamten cel do nas strzelił i prawie nas zabił. O. Tu mamy skrzynię, która nie pamiętam, czy jest mimikiem. Jest. Okej. Mamy piorunującą skrzydlatą włócznię i zbroję ciemności. Nie wiem, czy zbroja ma taki sam opis jak... tak, taki sam jak hełm, który już czytałem wcześniej. No, piorunująca skrzydlata włócznia to jest nic szczególnego. Tutaj mamy właśnie wazony z tą cieczą dającą odporność na ogień. Natomiast tu mamy schody dalej, które prowadzą... zobaczymy gdzie. Swoją drogą tam możecie zobaczyć, że mamy takie jedno wejście, które pominęliśmy. To raczej nie jest mimik, mimo tych znaków. Właśnie. Wielkie strzały zniszczenia, tam bla bla. To nie jest nic ciekawego. Natomiast tutaj... wejdziemy sobie wyżej, o właśnie. I teraz tak, gdyby ktoś pytał, tu się nie wrzuca Faro z Lockstone'a. Uważaj na bezcelowość, no właśnie. No i chyba dostajemy źródełko, które po prostu też nam daje tą zwiększoną odporność na ogień. Co jest bezsensowne. Dlaczego mój łuk nie chce strzelać? Wiem dlaczego, bo mi myszka double klikuje. Może mam kuszę. Znaczy bełty jakieś, dobre. Drewniany i ciężki. Czy mam jakąś kuszę, której jestem w stanie używać? Jednoręcznie jestem w stanie, ale to bez znaczenia.
Kuszy będę i tak używał dwóch rącz. Ale to i tak nic nie daje. Nie, to bez sensu. Dobra, wyrzucimy to. Po prostu pozabijamy ich jak normalni ludzie. Będziemy z nimi walczyć jak prawdziwy mężczyzna. Uleczymy się jak prawdziwy mężczyzna. On jeszcze tu przeżył. Olera, jasna. Dobra, mam cię. Nie mam już Zestusa, więc nie chciałbym tu zginąć. 3, 4. Okej, idealnie. Co my tu mamy? Mamy tu wielki łuk z Alone. Super, to rzucimy zaraz na niego okiem. Tu mamy swoją drogą wgląd na całą krainę. A, tu mam... My, Jezu. Rękawice rycerza Alone. Tutaj mamy kadzidło prostaka, czyli tak naprawdę nic szczególnego. Dalszy ciąg krainy, mamy wulkan jakiś, super fajnie. A... I co to, matko? No. Nie lubię tej myszki strasznie. Ech, no nic. Przyzwyczaję się trochę do tego. Wielki topór czarnego rycerza. O, to jest fajna sprawa. Widzicie. Wielki topór rycerzy, którzy w zapomnianych czasach służyli panu światła. Mimo, że ich ciała pochłonęły płomienie, zachowali dawną siłę i stanęli na warcie, by zmierzyć się z przybyszami zjawiającymi się w ich krainie. No, to był fakt. Oni tam stali wszędzie w tych swoich wyznaczonych miejscach i zabijali wszystko, co podchodziło. Także spoko. No i mamy jeszcze wielki łuk z Alone. Wyjątkowy łuk używany przez rycerzy z Alone. Ten bardzo silny łuk strzela wielkimi strzałami, ale każde naciągnięcie cięciwy pochłania sporo czasu, a wtedy strzelec pozostaje bezbronny. U szczytu potęgi swego kraju stary żelazny król przyjmował podejrzanych i ekscentrycznych gości z odległych krain. Większość z nich była szarlatanami, ale kilku okazało się prawdziwymi mistrzami autentycznych i wyrafinowanych sztuk. Co to może oznaczać? Nie wiem. Zobaczymy. Teraz droga powrotna wygląda mniej więcej tak. Platforma po platformie. Proszę nie zabij się. Proszę nie zabij się, dziękuję. Pochodnia i pęknięta kula czerwonego... Sfera czerwonego oka. Teraz tu. I teraz tak. Generalnie ja nie mam pojęcia, jak zdobyć tą duszę tam z tego. Nawet nie chcę wiedzieć chyba. A teraz pytanie, jak się dostać tam na dół. Prawdopodobnie się po prostu zrolujemy. To chyba będzie najbezpieczniejsze. Yep. To było najbezpieczniejsze. Natomiast do tej duszy nie mam zamiaru się próbować nawet dostać. Mam nadzieję, że ten cfel nas nie zabije. Dziękuję. I teraz generalnie tak. Idąc w tamtą stronę, wracamy tam, gdzie byliśmy. Do tamtego pomieszczenia i zaraz się chyba do niego wybierzemy po prostu z powrotem. Tylko czy ja mam coś, co nas uleczy? Mam Divine Blessing przecież. Halo? Czemu mi nie chcesz go użyć? Śmieciu. To nie, to wrzucę sobie na pasek. A co? Tak jest. Ulecz mnie, boskie błogosławieństwo. I teraz jak tu wyjdziemy, to spotkamy niemiłą niespodziankę w postaci Ironclada, który widać ma wyjebane. Bardzo wyjebane. No ale okej. My jesteśmy cfelami, więc damy się zabić. Nie zabijaj mnie, Ironcladzie. Nie rób mi tego. Dziękuję. Nogawice pancernych, czyli Ironcladów. Duża dusza nieznanych żołnierza i klasztorny amulet. Jest tu jeszcze parę rzeczy ciekawych do pokazania i chciałbym to zrobić, więc użyjemy sobie tego Divine Blessinga. Generalnie ja Divine Blessingów i tak nie używam jako tako, więc no. Tutaj płomyki, sraty, taty, to nic ciekawego. Tutaj zmienimy sobie platformę z powrotem, ponieważ ta już jest nam niepotrzebna. Ona jest tylko potrzebna, żeby dostać się tam na górę, gdyby ktoś pytał.
Generalnie można przeciągnąć wajchę, żeby zabić te po prostu klady, które tam stoją. Widzicie, ona teraz wypłynie, te klady wcześniej tam były, a teraz jest spokój. To pojechało sobie na górę. No a dostępu do drabiny jako tako nie ma, tak. Teraz tak, tu jest lizard, ale nie będę go nawet uderzał, bo nie. Tu trzeba uważać na te płytki na środku. To jest ważne, warte zapamiętania. Tutaj mamy oczywiście kapitana. Jeżeli ruszycie tą płytkę, to się stanie o coś takiego. I tu się wam wyleje, prawda, żelazo, które będzie was dość ciężko raniło. I ono się tak będzie przelewało, przelewało, przelewało. No. Tutaj mamy rozjarzony klejnot życia i coś tam jeszcze. Aha, to i tak włączyłem, no dobra. To mi za bardzo nie przeszkadza, bo ja tam już nie będę wracał. Co jeszcze chciałem wam pokazać? Tutaj. Jak się otworzy drzwi. Flip. I się zrobi o tak. Nie tak. Jeszcze raz. O tak. I o tak. Gademy, co ty robisz? Gro. To tu pokaże się nam przejście. I tu mamy drabinkę, drabinkę, drabinkę. Jesteśmy w takim miejscu, ale tu mamy skrzynię. Ją można było zauważyć właśnie stamtąd z góry. Więc to też jest fajna sprawa, żeby tu tam wejść, bo wtedy widzi się to miejsce, że tak powiem. Och. Kwarcowy pierścień gromu plus jeden. Czy my mieliśmy jakiś wcześniej kwarcowy pierścień gromu w ogóle? Nie, mieliśmy kwarcowy pierścień zaklęcia, no ale to jest to samo. To jest tak naprawdę to samo, tylko że daje odporność na co innego. Rozpalamy sobie ognisko. I to jest miejsce. O, chwila, odpoczniemy sobie może po Estus. Droga na słoneczną dzwonnicę. W wersji językowej angielskiej, o ile dobrze pamiętam, to się nazywa Belfry Soul. Jest to całkiem no. I tu mamy oczywiście Bellkeeper Convenant. Nie będziemy gadać z ziomkiem, bo już gadaliśmy wcześniej. Przechodzimy przez mgłę i jesteśmy atakowani! Chodź, ziomuś. Dobra, tego zabiliśmy. Ona jest problematyczna z tym swoim berełkiem. Zobaczcie, co ona robi. Czy tam on? Nieważne. No tak. Ziomuś. Nie szalej tak. Tam mamy jakąś balistę. Generalnie, no widzicie, jesteśmy tak jakby na dachu. Tam mamy jeszcze kilku tych ziomków. Jesteśmy tak jakby na dachu. No, no w sumie logiczne, skoro tutaj mamy tą całą dzwonnicę, tak. On rzuca w nas czymś. Pewnie czymś związanym z ogniem. Chociaż może niekoniecznie. Okej. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Bardzo. Atak szarego ducha. Dobrze się zaczyna. Myślicie, że poczeka? Ja myślę, że nie. Za śmieć! Sorry, ale jeżeli koleś nie jest w stanie ogarnąć, że jestem chwilowo kuźwa zajęty, to ja nie mam zamiaru tolerować żadnych. Żadnych rzeczy związanych z PvP, typu nie leczymy się and stuff. Bo to jest po prostu. To, co on zrobił, to jest takie samo chamstwo, jak to, co ja zrobiłem. No ginże, Jezu. What the hell? No i mnie zabił. No super. Trzeba będzie doklirować od nowa. W ogóle wow! To jest chyba Blue Tearstone Ring. Jak tak popatrzeć na niego. W
sensie ta niebieska poświata. Być może, nie wiem. W sumie to logiczne, skoro jest w Belkiperach, to mógł go tam znaleźć. Ale mniejsza. Mniejsza, że tak powiem. Nie poradziłem sobie niestety, trudno. Koleś chyba używał cestusów, tak mi się wydaje, na Power Stance, ale nie jestem przekonany. Będziemy musieli clearować to od nowa. Czy ta szmata z tym czymś od ognia jest tutaj znowu? Nie ma jej, bardzo dobrze. Chociaż tyle dobrego. Brakło hita. No nic. O, wypadło nam coś. Rusted Coin. No swoją drogą, gdybyście chcieli kiedyś farmić Rusted Coiny, to właśnie z tych ziomków małych. Oni zrzucają te Rusted Coiny. LOL! Perfect timing, dziękuję. 10 na 10. Tego cwela starczym już tu nie ma. To jest dobry znak dla nas. Tutaj możemy zabić w dzwon chyba. Prrr. Tak jest. Tu mamy jakiś itemek, którego oczywiście nie podniosę, bo mi się coś... Kadzidło prostaka. No tak. Coś się otworzyło od zabicia w dzwon. Aha, czyli to jest na tej zasadzie, że trzeba to zrobić. No dobra. Ciśniemy na górę. Dim, 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 dim. Jesteśmy na dachu. I tam już biegnie do nas ktoś. Także o, tam mamy nasz dzwon. I tu, lol, tu jest dużo dzwonów. Pewnie poznajecie tą kuszę. Z jedynki. A może i nie poznajecie. W każdym razie jest to Avelyn. Gdyby ktoś pytał. Czyli kusza, która strzelała tam po trzy chyba razy. Bardzo fajna, polecam. Fajnie się z tego korzysta. Kadzidło prostaka. Czyli znowu nieszczególny item. I mamy na plecach trzech ziomów, którzy nie mogą tu wejść. Chyba. Albo mogą. Zobaczymy, jak są sprytni. Chciałbym, żeby ten ziomek z mieczem tu przylazł. On jest sprytny. W ogóle ma bardzo fajną tarczę. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ale to dość ciekawie wygląda. Ale ziomek poza, poza, poza. Generalnie tą tarczę chyba jest troszkę ciężkawo zdobyć, aczkolwiek ja tam nie pamiętam. Jestem, że tak powiem, nieogarnięty, jeżeli chodzi o itemy w dwójce. I to tak bardzo, bardzo nieogarnięty. O, więcej blokowania, więcej. Dobra. I tak naprawdę, no, opłaca się tu wejść, ponieważ na końcu jest jeszcze jeden fajny item, z tego co pamiętam, a może nie tylko jeden. No, tu jest, tędy wszedł, okej, czyli tak można jakby wrócić. Tu mamy skrzynię. Co mamy w naszej kochanej skrzyni? Serio, co? Podpalenie. Okej. To na podpalenie zaraz rzucimy okiem. Natomiast ja jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Ponieważ nieszczególnie kukła człowieka, pastylki z trójokiego węża. Nieszczególnie chce mi się wierzyć, że to już było wszystko. Bardzo nieszczególnie mi się chce w to wierzyć. Tył i skarb. Udawanie martwego, co? Nie chce mi się naprawdę. O, może tutaj gdzieś w korytarzu to było. O co chodzi? Mam dziwne. Aha. No właśnie. Tak mi się wydawało, że gdzieś tu jeszcze było coś. To było za mało. Zaraz rzucimy okiem na podpalenie. Natomiast tak. Tutaj mamy wielki miecz czarnego rycerza. I mamy dzwonki ochronne, wielka tarcza duchowego drzewa. Dobra. To tak, po kolei. Najpierw wielki miecz czarnego rycerza. Wielki miecz rycerzy, którzy w zapomnianych czasach służyli panu światła. Opis jest ten sam. Smutno. Myślałem, że będzie coś więcej ciekawego. Mamy tarczę. Tom. Tarcza z niebieskiego duchowego drzewa, o której mówią, że posiada boskie moce.
Pojawia się w alegorii Kueli, boga snu, i może na nią odbijać zaklęcia blokiem. Był kiedyś młodzieniec, który bał się wszystkiego, aż do chwili, gdy drzewo skrajny marzeń przekształciło się w tarczę, aby go chronić. No, czyli mamy właściwość tarczy, można nią odbijać zaklęcia, czyli gdybyście sparowali, to, chociaż tu jest napisane blokiem, więc może po prostu podczas blokowania, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy sparujecie, a tak jakby was miało trafić zaklęcie, to ono się po prostu odbije i poleci gdzieś indziej. Mamy też dzwonki ochronne, czyli święty dzwonek powszechnie używany przez kapłanów z Lindelt. Katalizator cudów i uroków. Święty dzwon służy do kierowania mocą cudów, ale w przeszłości do tego celu służyło coś zupełnie innego. No były to talizmany oczywiście. Znaleźliśmy chyba coś jeszcze? Może? Już zapomniałem. Podpalenie. Immolation, tak zwane. Zaklęcie piromancji tworzące powłokę z ognia, pozwalając rzucającemu podpalić pobliskich przeciwników. Nie trzeba wspominać, że to niebezpieczny czar, parzący również piromantę. Jeśli ktoś czegoś naprawdę pragnie, może być może podpalenie się nie jest takie straszne. No, czyli zadajemy sobie obrażenia, ale wszystko co... To jest coś na zasadzie chyba tego, co używał Smelter, demon. Czyli zadaje obrażenia wszystkiemu dookoła. Tylko że my jeszcze zadajemy obrażenia sobie. My wyjdziemy sobie tędy oczywiście. Pytanie, czy uda nam się ominąć większość przeciwników? Pewnie nie. Pewnie nie. Ciąg zawaj, Hekrong. Fuck this shit. Fuck this shit. I'm out of here. Tamtego też by trzeba zrzucić. Tamtego może niekoniecznie. Nara. Dobra, pora na heal. Klad idzie. Wajcha. Szybko. Spada! Albo ty, on pójdzie do góry. Cześć. Ciekawe co zrobi. Prawie umarliśmy. Prawie nas zabiło. Dobra, wyrzuciliśmy go na górę. Nie wiem co ten ziomek tam będzie robił na górze. Łazi sobie. Może skoczy do nas. Nie. Poddał się. No i teraz mamy znowu tego ziomka tam na górze, nad nami, więc strzelimy do niego. Aha. Rzucimy w niego kulką, bo nie mamy łuku. Ktoś go zdjął, nie wiem kto, nie mam pojęcia. No chodź o mnie, bij się. Już? Może teraz? Lol. Tu mamy kladzika. Dlaczego mnie trafiłeś? Śmieciu. Wychodzę, nie bawię się z tobą. Jak mogłeś mi to zrobić? Szybkie ścierwo. 4 hit combo. Zapamiętać. I widzę, że nie da się go po prostu obejść. Nie da się, oj nie da się. Generalnie nie stawajcie nigdy za kladami. Gdyby ktoś pytał. Jeżeli staniecie za kladem, to się na was przewróci i tyle z tego będzie. Kamień ognistego smoka. Say what? Co? Co to było? A, to jest zaczarowanie broni na ogień. No tak. Wypada z nich itemek, który pozwala zaczarować broń na ogień. W sumie logiczne, że w takim miejscu to wypada. I teraz lurujemy tego kladzika. Chodź, jamuś, chodź. Gilotyna go nie trafiła. Czemu miałaby? Ta gilotyna generalnie by go zabiła, gdyby go trafiła. Ciach, ciach, wystarczy tego. Nas też by mogła zabić, gdyby nas trafiła.
Ona generalnie opada po czasie, gdyby ktoś pytał. Przebiegamy tutaj. I tutaj drabinką na górę. Swoją drogą nie pokazałem wam jednej rzeczy, no ale to już cóż. Mówi się trudno. Znaczy nie pokazałem, taka ciekawostka po prostu. Generalnie z okna koło handlarza widać statuę. Wielką, wielką statuę Minotaura. Tak zwanego chyba Egila, jak dobrze pamiętam. Tutaj pociągamy oczywiście tą wajchę. O. I nie wiem, czy zauważyliście, ale jesteśmy właśnie w tej statule. Jeszcze wam pokażę ją, jak już będziemy na zewnątrz. Wajcha tamta, którą pociągnęliśmy, co robi? Wyłącza wszystkie te takie ziejące płomienie w całym zamku. Oznacza to, że tam na początku ten itemek, który leżał, w tym momencie jest normalnie do zebrania. No i oczywiście wszystkie te takie te ziejące głowy możemy już bez problemu omijać, bo jak widzicie, wszystko się uciszyło, prawda? Nic nas nie napierdziela i tak dalej. Piorunujący krótki łuk plus jeden. Proszę bardzo. Ciach. Nie mam staminy, to może poczekam. Okej. Że całkiem na czas. Okej, spoko. Tak z 30 minut, jak to nam wyjdzie akurat. Chyba, że zginiemy. O, zobaczcie. Tutaj wyjdziemy sobie, prawda, na zewnątrz i pokażę wam, jak to wygląda. Ciach. Jeszcze dalej. Ciach. O, tam właśnie byliśmy na górze w tych jego oczach. I tam gdzieś, chyba tam właśnie naprzeciwko, jest tak jakby ten kupiec i właśnie stamtąd widać tą całą statuę, prawda, i tak dalej. No i to jest właśnie po prostu Egil. On był chyba piromantą, z tego co wiem, nadwornym. Czy jakoś tak. No ale w każdym razie, przed nami jest mgła. Oczywiście domyślcie się, czego się ona tyczy. Odpalimy sobie Human Effigy. Nie wiem, czy tu są jakieś samony. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam za cholerę. Ale może jak poczekamy chwileczkę, to coś znajdziemy. A jak nie, to ciśniemy bossasami i tyle. Czy my mamy coś, co się nam może przydać na niego? Trucizna. Proszek naprawczy, śmierdzący szlam. Nie sądzę, żeby to nam pomogło. Ani troszeczkę. Przydałaby się jakaś odporność na ogień, ale niestety tego sobie nie zapewnimy. No okej, trudno. Nie ma nic, więc ciśniemy bossasami. Zapraszam. A oto i stary żelazny król, który zginął. Tak. Tutaj mamy skurwiałą sadzawkę, gdyby ktoś pytał. Nie możemy go jako tako atakować. Chyba, że właśnie nam pozwoli. Na tamtą sadzawkę z tyłu musicie uważać. Ponieważ jest to oczywiście miejsce, w które możecie normalnie wpaść i zginąć. I została ona zrobiona po to, tylko i wyłącznie, żeby ta walka nie była za łatwa. Oczywiście dostałem płomykiem. To nieważne. To też jest nieważne. Liczy się tylko to, że żyjemy. Uderzymy go raz i się uleczymy. Nie w tą stronę.
Generalnie te pumyki, jeżeli przelecą jakąś odległość, to wydaje mi się, że można między nimi się przerolować i nie zginąć. A tak jak mówię, tylko mi się tak wydaje. Przed pumykami generalnie można się chować. O właśnie, widzicie, udało się teraz. Generalnie jego setup ataków nie jest jakiś trudny. Natomiast ma on parę ataków, których jest cholernie ciężko uniknąć. Wow, wrolowałem się idealnie w łapę. I nawet nie zdążyłem jej uderzyć. Okej. O, to jest na przykład strasznie upierdliwe. Bo to generalnie może was wrzucić bardzo łatwo w lawę. Ale generalnie, tak jak widzicie, no tutaj nie ma cholera nic takiego super, super bym powiedział badass. No może poza tymi ogniami, no. Te ognie są troszkę upierdliwe, ale generalnie... Cholera. Wolę się uleczyć, niż go atakować. Bo nie wiem, czy go zabiję, a on mnie może zabić. Hiku! O, i jeszcze ma coś takiego właśnie. Za co utniemy mu palce. Wielka dusza zdobyta! Dusza starego żelaznego króla. Fu, fu, fu. 10 na 10 za walkę. Dziękuję bardzo. Teraz dostaliśmy tam ileś dużo oczywiście. Całkiem sporo, jak widać. Mamy delikatny kościany pył, który nam podnosi plus Estusa. I delikatny kościany pył pojawia się za każdym wielkim bossem. To jest ważne. Trzeba to pamiętać. Mamy, widzicie, różniącą się duszę. To widać oczywiście. Dusza starego żelaznego króla, który poległ w płomieniach pochłaniających jego zamek. Ciało żelaznego króla zostało zwęglone, a jego duszę posiadły czające się w podziemiach kreatury. Więc no, generalnie jeżeli chodzi o to, to po prostu można by powiedzieć, że posiadły go demony. Tak to wyglądało. Tutaj mamy generalnie pierwotne ognisko. Tutaj widzicie, ono jest tak jakby złamane. Powiedzmy. Myk z nim jest taki, że nie można się do niego teleportować. Przy nim nie można tam odpoczywać i tak dalej. Jak się przy nim siądzie, to automatycznie wracacie do Majuli. Tutaj macie DLC. I te tablice chyba się czytało od tej strony. Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. Gdy wyschnie woda i zniknie ścieżka, podła pokusa wnet się rozpierzcha. W wieży starego żelaznego króla żyje dziecko mroku. Nadchodzący intruzi napotykają przeciwności godne monarchów. To jest intro, tak zwane, właśnie do DLC. Możecie normalnie się tam przeteleportować. Zresztą w sumie mogę wam to pokazać. Natomiast no, nie pokażę wam nic z samego DLC, ponieważ żadnego DLC nie posiadam. Po prostu. Jestem biednym człowiekiem. Początek wygląda właśnie tak. Jeżeli macie DLC wykupione, to możecie po prostu tędy przejść. I się te drzwi otwierają, prawda? I się zaczyna DLC. Natomiast w tych miejscach, przy tych takich posążkach, możecie zostać przywołani do DLC. Tutaj zobaczcie, jest zapisany tu znak, jest przekazywany z jakiegoś odległego miejsca. A w praktyce chodzi o to, że jeżeli napiszecie znak na jednym z tych posążków, to po prostu w DLC są wyznaczone miejsca do kooperacji specjalne. I tutaj, w zależności od tego, w którym miejscu ktoś chce was przyzwać, to zostawiacie znak. I po prostu ta osoba może was przyzwać, mimo tego, że nie macie DLC. To jest dość, bym powiedział, uczciwe podejście. Moim zdaniem przynajmniej. Natomiast no wiadomo, fajnie byłoby mieć DLC, ale nie mam. Mówi się trudno, nie pokażę wam wobec tego. Więc po prostu wrócimy do Majuli. Tym oto ogniskiem. Puf. I teraz, po pokonaniu pierwszego lorda, pogadamy sobie z tą panią i ona powie nam coś nowego. You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say.
No właśnie. Over the hill and past the forest is the king's castle, where a man peered straight into the essence of this, but whatever came of it. No nic nam to nie przyniosło za bardzo. Podniosę sobie zręczność tylko do 30. I nie będę na razie wydawał więcej dusz. Teraz w następnym odcinku sądzę, że zawalczymy sobie z Lost Sinnerem, czyli bossem, którego pominęliśmy wcześniej. Przy okazji pokażę wam tą część lokacji, której też nie widzieliście. Natomiast po samym Sinnerze... Oh. No, you do have a rather pleasant type, I'm quite... Tak, mamy dość przyjemny zapach. Kupimy sobie to, kupimy sobie to i kupimy sobie to. Te pierścienie się nam przydadzą. I'll be around. Tak, ponieważ będziemy chcieli schodzić też tutaj i bez tego kociego pierścienia to może być dość problematyczne. Możemy oczywiście kupić drabinę od pana Gilligana, jak dobrze pamiętam. Natomiast ja tego nie preferuję. Bo nie, jak chcecie to kupujcie drabinę, jasne. I knew you. No siema. Chciałem sobie kupić tylko live gemy. Tak, nie wiem, z... LOL. Tyle. Thank you. No i okej. W tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. No i co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Ja jestem Avenger. Na razie i cześć!